witam po raz drugi w magazynie Wokół Mody. Dziś będzie między innymi o tym, jak przetworzyć jeden rodzaj sztuki w drugi. Będziemy też prezentować młodych łódzkich stylistów oraz już uznanych projektantów. Poza modą. Tak najtrafniej można by określić sposób projektowania Ewy Wojniak. Stylistka ceni sobie elegancję, ale przede wszystkim wygodę. Jej suknie i płaszcze, jak sama twierdzi, są dobre do sklepu, samochodu i na plażę. Ulubionym materiałem Ewy Wojniak jest specjalnie dekatyzowany len, który można nosić bez prasowania, a który nawet pognieciony wygląda atrakcyjnie. Jego wspaniałym uzupełnieniem są białe i czarne gipióry. Projektantka ceni sobie kolorystyczne kontrasty, a we wzornictwie geometrię. Na nadchodzące lato Ewa Wojniak zaprojektowała kolekcję, którą nazwała Ogrody Lata. Są to lekkie bawełniane sukienki. Kolorystyka odpowiada ich romantycznemu charakterowi. Projektantka lubi pastele, bo jak twierdzi, są one zawsze modne i odpowiednie dla każdego, bez względu na wiek.